Rycerz jedzie wzdłuż rzeki. Nagle widzi, jak rybak wyławia złotą rybkę. Szybko zabija rybaka, a rybka do niego: Wypuść mnie, spełni twoje trzy życzenia. Rycerz, kol, cool. chcę być nieśmiertelny. Rybka, jesteś nieśmiertelny. Chcę, żeby mój koń był nieśmiertelny. Twój koń jest nieśmiertelny. Chcę, mm, y, y, no, chcę mieć genitalia jak mój koń. Masz genitalia jak twój koń? Rycerz wraca na swój dwór, a tam naprzeciw wybiega jego wierny giermek. O panie, panie, gdzieżeś ty był? Jążem się o ciebie tak zajebiście martwił. Rycerz nie gadaj mi tu głupot tylko weź topór i walnij mnie nim w głowę. Nie panie nie ja mógłbym ciebie zajebiście zabić. Walnij mnie bo jak ja cię walnę. Okej, okay. germek wziął zamach i uderzył. Ło panie jakże ty jesteś zajebiście nieśmiertelny. To nic, walnij mojego konia. Ło panie, twój koń jest też zajebiście nieśmiertelny. To nic, patrz na to. Rycerz otwiera klapę od zbroi i pokazuje zawartość giermkowi. Giermek, łopanie, jaka zajebista cipa. Ufolutki dowiedziały się, że na ziemi jest takie zwierzę, które pije wodę i daje mleko. Złapały więc krowę i zaprowadziły nad rzekę. Jeden trzymał łeb krowy w wodzie, a drugi doił. Nagle krowa się zesrała i ten, który doił, wrzeszczy do drugiego. Wyżej łeb! Wyżej! Bo mu ubierze! Polak, Rusek i Niemiec chcieli przejść granicę, ale zatrzymał ich diabeł i mówi: Nie puszczę was, póki ktoś nie rozśmieszy mojego konia. Wtedy Niemiec mówi, że pójdzie pierwszy. Podchodzi do tego konia i stroi różne miny. Koń Przyszedł zawiedziony. Na to Rusek, że jemu na pewno się uda. Poszedł, powygłupiał się, ale i tak nie poskutkowało. Na to Polak poszedł do konia, coś mu szepnął do ucha i koń zaczął się śmiać. Na to diabeł, możecie przejść. Przyszła pora, że chcieli wrócić przez granicę i znowu zatrzymał ich diabeł, mówiąc: Przepuszczę was, jeżeli ktoś sprawi, żeby koń przestał się śmiać, bo od tamtej pory to tylko cały czas się śmieje. Poszli, rusek z Niemcem, pośpiewali jakieś pieśni żałobne, ale koń nic, nadal się śmiał. Poszedł Polak, chwilę tam postał i koń przestał się śmiać. Wtedy diabeł wziął Polaka i pyta: Polak, coś ty temu koniowi zrobił, że najpierw zaczął się śmiać, a teraz tak nagle przestał? Na to Polak. To było bardzo proste. W w pierwszą stronę powiedziałem mu, że mam większego penisa od niego, a w drugą pokazałem mu. Wchodzi kowboj do baru i patrzy, siedzi tam cud kobieta, cowboy. Cześć kim jesteś, kobieta. Lesbiko. Yy, co to znaczy? <słuch> Jak się budzę, myślę o seksie z kobietą. Jak jem śniadanie, to myślę o seksie z kobietą. Jak to do pracy, to myślę o seksie z kobietą. Jakim obiad, to myślę o seksie z kobietą. Jak wracam do domu, to myślę o seksie z kobietą. Jak zasypiam, to myślę o seksie z kobietą. A ty yy, kim jesteś? Ja tu przyszedłem, cholera, bo myślałem, że jestem kowbojem, ale, ale to teraz, to wiem, że ja jestem lesbijką. Mąż zabrał żony na pierwszą w jej życiu partię golfa. Pierwsze uderzenie żony i piłka rozbija okno domku stojącego obok pola. Mąż trochę się zdenerwował. Mówi, mówiłem, żebyś uważała, teraz trzeba będzie tam iść, przepraszać i może nawet jeszcze zapłacić. Idą do domku i pokają do drzwi Miły głos mężczyzny zaprasza do środka Wchodzą. Rozbite szkło, zniszczona stara waza I siedzący na kanapie facet Czy to wy zbiliście tę szybę? Przepraszamy bardzo Właściwie to nie ma za co Ja jestem dżinem, który był uwięziony w tej wazie kilkaset lat Teraz powinienem spełnić trzy życzenia Nie obrazicie się, jak spełnię wam po jednym Sam zostawiając sobie to jedno, jedyne życzenie na koniec Nie, no tak jest świetnie, mówi mąż Chciałbym dostawać milion dolarów co roku nie ma problemu. Do tego gwarantuję, że będziesz bardzo długo żył. A ty, młoda kobieto? No, chciałabym mieć ogromny dom w każdym państwie z najlepszą służbą na świecie. Mówisz i masz, odpowiada Jean. A do tego obiecuję ci, że do każdego z nich nikt się nigdy nie włamie. A jakie jest Twoje życzenie, Jeanie? Pyta małżeństwo. Ponieważ tak długo byłem uwięziony, nie marzę o niczym innym jak tylko o seksie z tobą, zwraca się do kobiety. I co ty na to, kochanie? Pyta mąż. No, mamy tyle kasy, tyle domów. No, ja się zgadzam. Żona Kolesia idzie z Jeanem na pięterko. Całe popołudnie kochają się. Jean jest wręcz nienasycony. Po czterech godzinach nieustannego seksu Jean złazi z kobiety, patrzy jej prosto w oczy i pyta: W jakim wieku jesteście? Oboje mamy po trzydzieści pięć lat. Pierdzielisz trzydzieści pięć lat i wierzycie w dżina? Eskimos ciągnie na sankach lodówkę. Widzi go drugi i pyta: Po co ci ta lodówka? Przecież jest minus 20 stopni! A niech się dzieciaki trochę ogrzeją.